Obrony, którą zastosował oskarżony, jest moim zdaniem absurdalna. Jego prawnik próbuje zbudować sytuację, w której to ja miałbym napaść tego człowieka z nienacka i go pobić. A po pierwsze, tak nie było, zostałem podjęty przez niego. A po drugie, dzisiaj dołączyłem dowody, które pokazują jego udział w demonstracjach w skrajnej prawicy, jego udział w dewastacji za pomocą celtyków, krzyży celtyckich, napisów Good Night Left Side. Napisy, które tam się znalazły w miejscu, w którym zostałem pobity. Linia obrony przypominała mi w jakiś taki komiczny, prekomiczny sposób amerykańskie seriale sądowe, gdzie prawda, próbowano zrobić ze mnie wiesz, sprawcę, a po drugie jakiegoś, nie wiem, nie wiadomo dlaczego, bo może chciał wciągnąć tego nieszczęśnika w jakąś bójkę i jeszcze go napadł. To jest skandal, absurd i idiotyzm.